Powiem wam, że mega fajnie mówić coś na tle półki chwały. Za chwilę wyjeżdżam, jest 6:30. Czeka na mnie 5 godzin podróży, a ta torba moja jest naprawdę coraz większa. Jestem już w Warszawie i właśnie dostałem SMS-a od chłopaków z Room 94, że też są już w Warszawie, już są w apartamencie. Dlatego lecę na chatę, ogarniam się i wbijam do nich. Pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz przygotowuję się do programu Poznaj Mnie. I tak od razu wam zdradzam, że będzie Poznaj Mnie z chłopakami z Room 94. Za takie właśnie pomysły ich uwielbiam, naprawdę. Będę mówił tak po polsku, po angielsku. Zobaczcie, koma. How's it going? Cześć! We like to party, we like to party. We like to party. Hey. So we just finished the video. It's gonna be awesome, make sure you check it out. Give it a thumbs up, give it a like. Boom. Is that for this channel? Beers with boys. How is it? It's nice. That's nice. That's some good whisky. That's some good whisky. Scotch. I bet 20 shotties that Germany are going to win. What are you saying? 20 shotties France. Vive la France. Vive la France. Grazie, grazie. Nah. The money has been thrown down. Let's find out who wins. Idziemy na starówkę coś zjeść i przy okazji czegoś się napić. Kupili piwo, które ma 24% i mi je oddali, więc no nie będę tutaj wybrzydzał i po prostu napiję się. Odprowadzam ich, ponieważ nie wiedzą, gdzie są. See you tomorrow! Papa! Odprowadziłem chłopaków do hotelu i ogólnie chciałem się wylać, ale mi nie pozwolili. I nagle jeden gość z recepcji mówi: ej, to jest youtuber, więc dajcie się mu wylać. No i udało mi się. Zostałem z dziewczynami i nie wiem, czy idziemy gdzieś dalej? Tak, chyba tak! Tak, idziemy gdzieś dalej. Come on! Ogólnie dziewczyny poznałem dopiero 5 minut temu, ale myślę, że są spoko. Tak mi się wydaje. Zaufałem jej. Nie ma innej opcji. Spaceruję właśnie po Warszawie i jest w tym czasie szczyt NATO. Zamówiłem Ubera, ponieważ inaczej no nie ma opcji, żebym się dostał do domu. Jestem przegrywem świata. Ogólnie od rana mam troszkę papierkowej roboty, dlatego tego nie nagrywam, bo wiecie, siedzę przy e-mailu, odpisuję i tak dalej. I pomyślałem sobie, że zamówię sushi. O tak. Więc zamówiłem te sushi i zapomniałem domówić picie. I muszę teraz wyjść z domu. Wiecie, co jest fajne w tych moich vlogach? Że nawet jak robię totalnie zwykłe rzeczy, takie, o, zamówienie sobie sushi i jem, normalne, jak normalny człowiek. I tak to nakręcę, aby to oglądacie, bo mega mi tego brakowało i wiem, że kocham to robić. Kocham robić takie materiały jak te vlogi, pokazywać swoje życie, pokazywać jak ja spędzam czas wolny i no, ogólnie na początku tak robiłem, na początku to był mój taki główny cel na YouTubie, żeby robić, jak to wcześniej nazywałem, daily vlogi. I mega się cieszę, że z odcinka na odcinek mam coraz więcej viewsów na tych vlogach. To jest mega fajne i mega wam dziękuję za te wszystkie lajki,
I wiosłem. Moi drodzy, jestem Power Rangers i właśnie mnie Zordon wzywa. Halo Zordon, muszę lecieć, biorę jeszcze piwo. Powiem wam, że dziewczyny mają przewalone, ponieważ zechciało mi się na czosów z Deepem i idziemy do Carrefoura i ja powiedziałem, że inaczej umrę, powieszę się, jak nie zjem na czosów z Deepem. O tak. Chcesz powąchać? Uwaga. Rozdziewiczy ten Deep. Dawaj. Mamma mia. To jest to. How it going, guys? How it going? Dobra. 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 How's it going? So, Husky beer. Ah, nice. I said beer. Pivo. Sure. Pivo. Pivo. Husky Pivo. Nienawidzę tego uczucia, gdy wracam do domu, a już jest jasno.